Państwo głosowali za tym, żeby pracować nad projektem o ustawie o Sądzie Najwyższym, a państwo za odrzuceniem. Czy to jakiś przedsmak trzęsienia ziemi w polityce, pani poseł? Co się dzieje? Panie redaktorze, no, rząd prawicy się sypie. Właściwie można powiedzieć, że tego rządu nie ma. Widać, że nie jest już w stanie walczyć o to, co dla Polaków w tym momencie ważne, czyli między innymi 160 miliardów złotych wsparcia z KPO, tylko umie walczyć między sobą. My podchodzimy do tego bardzo odpowiedzialnie, dlatego powiedzieliśmy, że nawet w tych trudnych warunkach, przy przedstawieniu tak słabej ustawy, chcemy nad nią pracować, będziemy przedstawiali poprawki. I stąd, że tak powiem, nasza decyzja o tym, żeby pracować dalej nad ustawą i zawalczyć o te pieniądze dla Polaków. Ten rząd nie umie o to zawalczyć, po prostu się sypie. Od 7 lat niszczył praworządność, doprowadził do tragicznej sytuacji, w której Polacy nie mogą sięgnąć po te środki i z nich korzystać, a wszyscy wiemy, że są to super ważne pieniądze na opiekę zdrowotną, na cyfryzację, na czyste powietrze. Czyli można powiedzieć, że dzisiaj pani była w sojuszu z kolegami z PiS-u przeciwko Solidarnej Polsce. Panie redaktorze, ja panu powiem tak. My mamy sytuację, w której pan Morawiecki nie ma już właściwie rządu, którym może kierować. Nie jest w stanie przeprowadzić tak fundamentalnych zmian jak ustawa o Sądzie Najwyższym, która by odblokowała środki unijne. To jest po prostu kompromitacja tego rządu i my podchodzimy po prostu do tego odpowiedzialnie. No, spójrzmy na to realnie. Mamy na stole 160 miliardów złotych i każdy odpowiedzialny polityk zrobiłby wszystko, żeby po te środki sięgnąć. My tymczasem mamy od 22 miesięcy pogłębiający się chaos w rządzie, ciągłe utarczki, kłótnie, przeciąganie liny z Solidarną Polską, a Polacy tymczasem nie są w stanie związać końca z końcem. Szaleje inflacja. Znaczy, to jest szczyt nieodpowiedzialności ze strony rządu Morawieckiego. Który według pani poseł się sypie. Panie pośle, czy to jest takie odpowiedzialne zachowanie, głosowanie przeciwko procedowaniu tej ustawy? Najpierw powiem, nawiążę do słów pani poseł, to takie never ending story ze strony pani poseł Gasiuk-Pihowicz, która ciągle jakąś katastrofizację przedstawia, ciągle się coś sypie, rozpada, nie ma i ciągle jakoś widać rząd Zjednoczonej Prawicy nie z formuły niezmienionej koalicji. I to przede wszystkim z uwagi na pewien program i na pewne zobowiązania, które mam. Ale nawiązując do tego, co pani poseł jeszcze powiedziała, naprawdę na litość boską, przestańmy kłamać na temat KPO. To nie jest darmowy pieniądz. Jeżeli pani poseł uważa, że Unia Europejska ma darmowe pieniądze wirtualne, to niech się pani zastanowi, skąd te środki finansowe ma. Pewnym elementem podstawowym, nawet jeżeli pani uważa, że te pieniądze powinniśmy jak najszybciej pozyskać, jest powiedzenie też, jak to jest skonstruowane. To po pierwsze, żeby widzowie wiedzieli, to nie jest na żadną służbę zdrowia, tylko między innymi to jest na wiatraki, na kwestię opodatkowania. Czyste powietrze, tak jak powiedziałam. Na kwestię opodatkowania, jeżeli chodzi o. A co znaczy czyste powietrze według pani? Myli pani smog z CO2, to jest podstawowy element, panie który powinna pani odróżnić. Ja odpowiedzieć. Może kiedyś będę, ale raczej pytanie, nie, bo jestem jednym politykiem. Czy ma pan coś przeciwko wiatrakom? Jeżeli chodzi o zniesienie zasady minister klimatu. Odległości, wiceminister, odległości pomiędzy zabudową, a pomiędzy tymi instalacjami, uważamy, że w chwili obecnej, z uwagi na to, że wiatraki muszą być ustabilizowane systemem gazowym, nie jest to właściwy czas, żeby realizować dobrze tego typu odnawialne źródła. Wrócimy do ustawy, tak, ale wrócimy do ustawy o Sądzie Najwyższym. Jeżeli chodzi w ogóle o podejście opozycji, tak jak no, pani poseł jest neoposłem, bo według tej logiki, którą przedstawia, nie powinna być nigdy posłem, bo zatwierdziły to neosędziowie, a więc wyłudziła nikt pieniądze. Nie, więc po prostu nie chodzi w todze, twierdzi, że jest Trybunałem Konstytucyjnym. No to jest pewien spór, który jest ciężki do Solidarna ale, Polska, panie ministrze, konkretnie, jeżeli chodzi o konkretne pytanie. Czy Solidarna Polska, panie redaktorze, ale pani poprze tą ustawę, czy czas nie? Na wypowiedź. Solidarna Polska jest przeciwko anarchizacji polskiego wymiaru sprawiedliwości i w obecnym kształcie zaproponowanym do ustawy pana prezydenta Solidarna Polska nie będzie popierała tego projektu z kilku powodów. Po pierwsze, to jest podstawowy problem polegający na tym, że nie ma kompromisu z panem prezydentem. Po drugie, trzeba zwrócić uwagę na to, że podważanie statusu sędziego ponad 3000 sędziów jest czymś, co jest abstrakcyjne. Nikt nie ma prawa tych młodych ludzi apolitycznych wskazywać na to, że pani
pani poseł będzie w tej chwili ze swoimi kolesiami z sądów, z polskiej partii sądowej, wybierała, kto jest sędzią, a kto nie. Ostatnie pytanie. Czy to jest coś takiego, na co się w życiu nie zgodzicie, tak? W obecnym kształcie zaproponowanym na pewno nie będzie akceptacji tego projektu. Panie redaktorze. Jeśli, pani poseł, jeśli będzie taka sytuacja, że Prawo i Sprawiedliwość wyjdzie naprzeciw obiekcjom i prezydenta, i Solidarnej Polski i wprowadzi jakąś autopoprawkę zmieniającą przepisy dotyczące tego testu bezstronności, czy państwo by to zaakceptowali? Panie redaktorze, my będziemy przedkładali swoje poprawki, które będą dotyczyły także testu bezstronności. Ja panu powiem tak, niech pan spojrzy na pana ozdobę. Pan ozdoba jest zadowolonym ministrem Solidarnej Polski. To właśnie lider jego partii, ale proszę dać mi dokończyć. To lider jego partii od 7 lat niszczył praworządność i doprowadził Polskę do tej sytuacji, w której jesteśmy, że nie jesteśmy w stanie sięgnąć po 160 miliardów złotych. Pan minister jest zadowolony z siebie. Mam ministerialną posadę. Panie ministrze, dam panu szansę. Pozwólmy pani poseł się wypowiedzieć. Pan minister jest z siebie zadowolony, ma ministerialną posadę, nie stoi w kolejkach do lekarza i może te 160 miliardów na opiekę zdrowotną jest mu do niczego niepotrzebne. A mamy taką sytuację w tym momencie, że prowadzi pan przedsiębiorstwo, ktoś niszczy panu biznes i siedzi sobie w gabinecie z cygarem i ma się dobrze i się śmieje. I mamy właśnie taką sytuację z politykami Solidarnej Polski. Doprowadzili do zapaści w praworządności. Nie możemy sięgnąć po środki unijne i oni się w tym momencie śmieją. Więc ja panu powiem tak. My rzucamy temu rządowi koła ratunkowe. Rzucamy 4 poprawki. Właściwie nie temu rządowi. My rzucamy te koła ratunkowe praworządności Polkom i Polakom po to, abyśmy mogli sięgnąć właśnie po te środki. Prawo i kładziemy na stole 4 poprawki. Nie zaakceptuje waszych poprawek. Poprzecie tą ustawę, czy dzisiaj nie? Na komisji mamy ustaloną strategię w gronie liderów partii demokratycznej opozycji. Dzisiaj na komisji się wstrzymamy, bo są jeszcze czas na pracę chociażby w drugim czytaniu i przedkładanie kolejnych poprawek. Co będzie jutro, nie wiemy. Z pewnością liderzy klubów opozycyjnych tak spotkają się rano, podejmą decyzję i z pewnością państwa poinformują. To jeszcze dopytam panią pani poseł. Pan były premier Donald Tusk powiedział coś takiego. Jeśli ta ustawa wystarczy do odzyskania tych pieniędzy, to na pewno Koalicja Obywatelska i cała opozycja nie będą jej blokować. Czy to oznacza, że to jest deklaracja, że niezależnie od tego, czy PiS przyjmie poprawki, czy nie, wy i tak nie będziecie głosować przeciw? Tak jak powiedziałam, dla nas bardzo ważna w tej sprawie jest kwestia podejmowania wspólnie decyzji po stronie opozycyjnej, co oznacza, że nie uzyska pan ode mnie w tym momencie odpowiedzi z szacunku do partnerów, z którymi musicie się tę ze sobą wspólną porozumieć. Decyzję będziemy Rozumiem. Podejmować. Pytanie do pana ministra. Cytat z pana ministra Ziobry. Komisja Europejska działa metodami zorganizowanej grupy przestępczej, bezprawnym szantażem, wymuszając zmiany w polskim porządku prawnym sprzecznych z polską suwerennością. Pan również tak uważa? Tak, dlatego, że to są działania ultrawile, jeszcze ponad prawem. Polska nigdy nie przekazywała wymiaru sprawiedliwości kompetencji Unii Europejskiej. To, co pani poseł powiedziała, to jest jedno wielkie kłamstwo. Specjalnie mówię o jakichś cygarach, kolejkach i tak dalej, po to, żeby państwa po prostu przekonać do czegoś, co jest fikcją. To jest nieprawda. To jest ściema, którą przedstawia pani poseł Gasiuk-Pihowicz z jednego prostego względu. Ponieważ argumenty, że 160 miliardów pójdzie na służbę zdrowia, to jest po prostu czysty populizm. Te pieniądze nie są na służbę zdrowia w 160 miliardach. To nie jest tak, że to jest darmowa dotacja. Uspólnotowi niedługo, żeby zobrazować, na czym to polega. Idziemy do banku, bierzemy kredyt, my spłacamy go, nie dostajemy pieniędzy, jest hipoteka, ktoś może zbankrutować, my za to odpowiemy. I co się dzieje? Tych pieniędzy nie ma, czyli co? Nas oszukano. Kredyt na niekorzystnych, wbrew pozorom, warunkach, dlatego że one są dzisiaj negocjowane. Minister finansów mówi, że to są najlepsze z możliwych warunków. Pani, ale bo musimy rozdzielić, że decyzje dotyczące podjęcia... Pani powie w takim razie, czym jest kapa zasób własny? Dlaczego w tym samym czasie były panie podjęte? Redaktorze, dlaczego pani wprowadza w błąd opinię publiczną? Dajmy szansę panu posłowi. Zastanówmy się. Jeżeli pani poseł twierdzi, że są darmowe pieniądze, to naprawdę niech pani nie nabija ludzi w butelkę, bo to nie jest prawda. Plastic tax kosztuje nas 150 milionów miesięcznie. Ponad 3 miliardy 400 milionów płaciliśmy z tytułu właśnie tego nowego parapodatku. Do tego z drogi ekspresowo czyli wy uważacie, że nam się nie opłaca wziąć te pieniądze, tak? Nie, uważamy, że jeżeli te decyzje podjęto,
to w tej chwili rzeczywiście rozmowa powinna być toczona, ale nie za wszelką cenę, bo nie mamy również gwarancji, że jeżeli przyjmiemy te rozwiązania zaproponowane, anarchizujące polski wymiar sprawiedliwości, pieniądze będą wypłacone. Co więcej... Nie ma pan gwarancji? Nie ma minister gwarancji. Szynkowski nie ma twierdzi, gwarancji. Że wszystko jest nie ma gwarancji, nie ma takich gwarancji, to są gwarancje ustne, a już wielokrotnie mówiliśmy, że pieniądze mają być. Poprzednik pana ministra również tego zapomniał. Ale co więcej powiem. Ja się dziwię, pani poseł, bo jeżeli poseł przysięga i ślubuje na wierność Konstytucji i służenie Rzeczpospolitej Polskiej, to jak może na przykład w Europarlamencie ich reprezentacja głosować przeciwko tym właśnie środkom finansowym? Donald Tusk powiedział, że zrobi tak i pieniądze płyną do polskiego budżetu. Tylko, że to wszystko jest podyktowane tym, że oni po prostu chcą zablokowania. Chodzi o zmianę demokratycznie wybranej władzy. Ursula von der Leyen tego nie kryje. Ale teraz pani poseł mówi, że oni chcą pomóc rządowi. Nagle, a przecież do niedawna mówi, że szkodzą. Chcemy i mówią, że nie chcą tych środków finansowych. Ale w tym to sensie, żeby odblokować te środki. Ja rozumiem, że pani poseł chce doprowadzić do tego, że polska partia sędziów będzie rządziła i będzie taka sytuacja, że sędzia polityczny, przebrany na przykład w Sądzie Najwyższym, w togę, bo to jest polityk, to nie jest sędzia. Wybieraj, że ten sędzia, ten wyrok nie jest ważny. I co, stworzymy anarchizację prawa? To ma ustabilizować system prawny. Pani poseł, czy rzeczywiście jest tak, że reprezentuje pani polską partię sędziów? Panie redaktorze, ja przede wszystkim chciałabym sprostować jedną rzecz. Na litość boską, pieniądze unijne to jest naprawdę... Panie ministrze, proszę. Konkrety. Kto głosował przeciwko sięgnięciu przez polski rząd po KPO? Tak, właśnie przedstawiciele Solidarnej Polski, więc panie Ozdoba, jest pan naprawdę hipokrytą. To wy głosowaliście przeciwko KPO w Parlamencie Europejskim. Tak to wyglądało i w Polsce. Jest tak, jak mówi pan minister, że gdyby ta ustawa weszła w życie, dojdzie do paraliżu czy też anarchii w polskim sądownictwie. Absolutnie nie. Każdy polski obywatel ma prawo do tego, aby idąc do sądu otrzymać wyrok wydany przez sędziego i żeby to był wyrok ostateczny. I w tym momencie 7 lat rządów PiS-u doprowadziło do tego, że obywatel idąc do sądu nie wie, czy dostanie wyrok, czy dostanie świstek papieru. Ale ja bym chciała porozmawiać o konkretach. Kamienie milowe zostały wynegocjowane przecież przez pana Mateusza Morawieckiego. Nie przeze mnie, przez pana Mateusza Morawieckiego. I my w tym momencie mamy na stole z jednej strony kamień milowy, który mówi o tym, że sprawy sędziów dyscyplinarne powinny trafić do Sądu Najwyższego. Patrzę na ustawę przedłożoną przez pana premiera Morawieckiego i ja widzę Naczelny Sąd Administracyjny. Pan Morawiecki zobowiązał się do tego, że sprawy, że sędziowie nie będą pociągani do odpowiedzialności za dyscyplinarne i za wydany wyrok albo za zadane pytanie prejudycjalne. Ja patrzę do ustawy, która jest przedłożona przez ministra przez opcję rządową i widzę, że w dalszym ciągu będzie niedopuszczalne ustalanie lub ocena przez Sąd Najwyższy czy inny organ władzy zgodności z prawem powołania sędziego. Pani na pewno i chcę powiedzieć jedną rzecz, Reindersa, że to jest właściwy krok w dobrym kierunku. Zawsze jest taka pozytywna ocena dla kogoś, kto chce podjąć pewne działania w stronę przywrócenia praworządności. Tylko ja ze strony pana Morawieckiego nie widzę takiego rzetelnego działania przedstawiciela polskiego rządu, który negocjuje z Komisją Europejską, tylko widzę chłopczyka, który na jakiejś klasówce w drugiej B próbuje oszukiwać, który próbuje hachmęcić, proponuje, wie pan, jakieś takie zmiany, które nie są poważną, rzetelną rozmową na temat przywracania w Polsce praworządności, trójpodziału władzy, zapewnienia polskim obywatelom prawa do niezależnych sądów. Niestety widzę ze strony pana Morawieckiego próbę oszukania Komisji Europejskiej, jakby sobie nie zdawał sprawy z tego, że przedstawiciele Komisji Europejskiej umieją czytać ze zrozumieniem i że oszukuje tak naprawdę nie Komisję Europejską, ale Polaków, że przywróci w Polsce praworządność i że sięgnie po olbrzymie środki unijne, których pan potrzebujemy. Minister, czy pan premier Morawiecki rzeczywiście próbuje oszukać Komisję Europejską? Sądzę, że Komisja Europejska na pewno oszukała pana premiera i to jest niewątpliwie, bo jeżeli były warunki uzgodnione i te pieniądze miały trafić do Polski, ale dla pani poseł przerażające jest przede wszystkim te słowa w kontekście praworządności. Jeżeli dla kogoś praworządny jest sędzia, który idzie na imprezę polityczną, sędzia, który wypowiada się w sposób skrajnie polityczny, niezależnie od tego, komu sympatyzuje, ja uważam, że taki sędzia nie powinien mieć żadnego wpływu na wymiar sprawiedliwości. Niestety obserwujemy taką tendencję, że w jednych programach, co ostatnio oglądałem, gdzie przedstawicielka określonego środowiska sędziowskiego, sędzia, który wydaje wyroki w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, siedziała w studio z kolegą pani poseł i dyskutowali w sposób naprawdę skrajnie polityczny. Ja uważam, że sala rozpraw to nie jest miejsce, gdzie się uprawia politykę.
politykę i proszę uważam, nie być że akurat to, w jaki sposób dyskutuje nad nowym wymiarem sprawiedliwości, nie przybiera kształtu merytorycznego, bo pani poseł nie potrafi wskazać nawet jednego argumentu do rzekomej praworządności, rzekomo przenikania władzy czy trzech trójpodziału władzy. To jest taka argumentacja, która ma na celu stworzenie pewnego sztucznego obrazu. Zresztą opozycja to robi regularnie. Regularnie jeździcie za granicę, donosicie, przedstawicie nieprawdziwe informacje, uchwalacie rezolucje razem w ramię z niemieckimi Dobrze, politykami, pani poseł, którzy chcą jeden argument, finansowy. Jeden przykład, o który prosi pan minister. Dotyczący tego, jak wygląda łamanie trójpodziału władzy w Polsce? Konkret. Panie redaktorze, odsunięcie od orzekania sędziego Tulei, który wydał niewygodny wyrok dla obecnej władzy. O czym pani mówi? Panie redaktorze, to jest chyba grożenie pozbawieniem wolności. Panie ministrze, proszę, pani poseł, zaraz pan. Wszyscy wiemy, że sędzia Tuleja wydał wyrok, który po prostu nie spodobał się władzy i dlatego był prześladowany tak długo. Proszę spojrzeć, jeżeli prawdą okaże się, że jeden z członków grupy Kasta, Antykasta, czyli tej hejterskiej szajki, która działała w Ministerstwie Sprawiedliwości, która nielegalnie sięgała po teczki osobowe z danymi osobowymi sędziów, tylko po to, żeby ich potem prześladować, bo mieli, proszę mi nie przerywać, który miał inne zdanie niż minister sprawiedliwości na temat zmian wprowadzanych w systemie, awansuje teraz na prezesa sądu apelacyjnego. No panie redaktorze, czy można podać bardziej jaskrawy przykład, że zasłużenie się w najgorszy, najbardziej ohydny sposób obecnej władzy skutkuje w tym momencie kaskadowymi awansami i nagrodami za to, że się niszczyło innych ludzi. Pani poseł i panie ministrze, musimy na moment przerwać. Zapraszam państwa na dalszy ciąg tej emocjonującej dyskusji do Polsat News. Pani poseł Kamila Gasiuk-Pichowicz i pan minister Jacek Ozdoba. Panie ministrze, ma pan szansę na ripostę. Przede wszystkim pani poseł nie wspomniała, dlaczego postępowanie wobec sędziego Tulei zostało uruchomione. Mianowicie ujawnienie materiału dowodowego z postępowania. Boicie się prawdy. Bez zgody. Mówił o tym, co powinien mówić sędzia. Łamiąc kodeks postępowania karnego. Nie łamał. Czymś, co jest absurdalne. Dlatego takie działania zostały im podjęte z urzędu i została ta sprawa wyjaśniona. A to, że jeżeli pani uważa, że pan sędzia Tuleja, czy pozostali aktywiści, którzy wypowiadają się w sposób już można stricte polityczny. Ja naprawdę nie chcę dyskutować z żadnym sędzią. Ja naprawdę nie chcę wchodzić w polemikę polityczną. Ja nie chcę, żeby pan sędzia wyzywał drugiego polityka. To jest coś, co się nie mieści w standardach demokratycznych. Ale to wy stworzyliście hejterską szajkę w Ministerstwie Sprawiedliwości, która wpadła na pomysł wysyłania kartek do pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego z hasłem na W. Jeżeli pani uważa, że sędziowie, którzy w sposób polityczny wypowiadają, albo sędziowie, którzy wydają wyroki na 120-letnie osoby, to jest praworządność, to ja mówię, że tej praworządności nie chce, a pani niech sobie weźmie tą praworządność, bo pani praworządność to jest to, co się działo między innymi podczas afery reprywatyzacyjnej, gdzie przestępcy w togach nie mogli być pociągani do odpowiedzialności. I widzimy, kto jaki Polski chce. My chcemy Polski, która wyciąga konsekwencje wobec tych, którzy są bandytami w togach, a pani chce nadzwyczajne kasty i taka jest prawda. Pani poseł, krótka odpowiedź. Nadzwyczajna kasta to są właśnie stworzona, została przez polityków Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski. Proszę zobaczyć. To. Nielegalne wybory kopertowe. 2 miliardy przeniewierzone na sprzeniewierzone na Ostrołękę, wybory kopertowe, sprawa dwóch wież Kaczyńskiego. Mogę wymieniać tak w nieskończoność. Nigdy przenigdy nikt w tej sprawie nie został pociągnięty do odpowiedzialności. Gdzie wiemy, kto jest winny, znamy wszystkie dowody, gdzie najważniejsze instytucje państwowe je przedstawiają razem z wnioskami do prokuratury. Jestem przekonany, myślę, nasi kasta widzowie również, wyjęta spod prawa, to są politycy Solidarnej Polski z panem Ozdobą. Państwo nie będą mówić jednym głosem. Czy pani uważa, ministrze, że ja powinienem jakiś czyn zabroniony? Może pani to jesteście kastą wyjętą spod prawa. Jaką właśnie jest? Ze względu na to, że stworzyliście... Demokratyczne wybory to jest wyjętość spod nie. prawa? Państwa nie da się pociągnąć do odpowiedzialności właśnie dlatego, że państwo stworzyliście system, w którym macie olbrzymi wpływ na sędziów. A pani się wydaje jedno słowo, że z pani Trybunałem Konstytucyjnym. No, nie, panie... Dobrze, proszę państwa, jeśli mogę prosić o nieco uspokojenie tej rozmowy. Mówię panu, że jest pan kastą wyjętą spod prawa, że zrobiliście wszystko w wymiarze sprawiedliwości. Bo ja zaraz wyjdę z tego studia. Jestem wyjęty spod prawa. Ja jestem tutaj niepotrzebny. Proszę państwa, błagam. Jedno pytanie na koniec tego tematu. Jak państwo przewidują scenariusz, jeśli chodzi o procedowanie nad tą ustawą?
czy pan minister, czy pani poseł uważają, że ta ustawa znajdzie większość w tym parlamencie? Pan minister pierwszy tym razem. No, jeżeli chodzi o obóz Zjednoczonej Prawicy, to Prawo i Sprawiedliwość oczywiście zagłosuje za, Solidarna Polska przeciwko. Opozycja, to zależy, jaka będzie rekomendacja z zagranicy, z Berlina, czy też Donald Tusk, jakie polecenie. Panie redaktorze, pierwszy raz mamy w historii Rzeczpospolitej ustawę napisaną za granicą i to przynieśli właśnie pana koledzy z rządu, więc proszę mi nie mówić o tym, co robi, co nam dyktuje zagranica, bo to wam właśnie podyktowała pani ustawę, którą przynieśliście do Sejmu. Chcę powiedzieć tak, dzisiaj prace komisyjne. Cztery poprawki złożone przez opozycję, która mówi jednym głosem i zrobi wszystko, aby Polacy i Polki dostali w tej trudnej sytuacji gospodarczej środki unijne, bo im się one po prostu należą. Jeżeli pan Ozdoba będzie je blokował, to ja mówię wprost, powinien pan te pieniądze Polakom oddać z własnej kieszeni, bo to wy przez 7 lat niszczyliście praworządność, jesteście za odpowiedzialni za to, że te pieniądze do Polski nie napłynęły. Nie, środki i dobrobyt Polaków. Ja wiem, że pan ma to gdzieś, bo jest pan na ministerialnej pensji, jak pana koledzy, ale niech pan pomyśli o zwykłych Polkach i Polakach, którzy nie są w stanie związać końca z końcem. Jeśli te środki nie przyjdą do Polski, czy pan odda z własnej pensji? Powinien. Krótka odpowiedź. Że jeżeli ktokolwiek powinien oddać pieniądze, to pani Gasiuk-Pihowicz Nowoczesnej długi, bo uciekła ze statku, który tonął. Panie redaktorze, długi Nowoczesnej są spłacane regularnie. Pani? Podjęłam decyzję polityczną, bardzo ważną, bo liczyłam i liczę w dalszym ciągu na jedną listę, która jest w stanie wygrać wybory z takimi ludźmi, którzy szkodzą polskiej demokracji, jak pan. Bardzo państwu dziękuję. Mam nadzieję, że nasi widzowie coś z tego zrozumieli, bo wchodzili sobie państwo bardzo często w słowo. Pani poseł Kamila Gasiuk-Pihowicz i pan minister Jacek Ozdoba. Dziękuję. Bardzo dziękuję państwu, a za moment kolejny gość, Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. A teraz naszym gościem jest Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, Ruch Tak dla Polski. Witam serdecznie, dobry wieczór, panie prezydencie. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Kontynuacja tego tematu z rozmowy pani poseł z panem ministrem, ale trochę z innej perspektywy. Samorządowcy, w tym prezydenci Warszawy, Poznania, Białegostoku i Wrocławia, skierowali do prezydenta Andrzeja Dudy apel w sprawie odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy. Czego konkretnie państwo prezydenci oczekują od prezydenta Dudy? No. Przede wszystkim oczekujemy tego, by nie blokował tych uzgodnień, które w tej chwili czyni rząd premiera Morawieckiego z Komisją Europejską, dlatego że te pieniądze są Polsce bardzo potrzebne i każdy, kto potrafi liczyć, a tutaj poprzednik w postaci ministra Ozdoby nie potrafi, może łatwo policzyć, że 105 miliardów dotacji czy bezzwrotnych środków, które możemy otrzymać jako kraj, to tak naprawdę 2700 zł na każdego mieszkańca. W przypadku Poznania, gdybyśmy to dali tak naprawdę mieszkańcom, to jest 1,5 miliarda złotych i każda gmina, która ma, nie wiem, 1000, 5000 mieszkańców, 10, może sobie policzyć, ile traci tak naprawdę w wyniku tej kłótni w obozie rządzących, czyli kłótni w Zjednoczonej Prawicy i szukaniu tak naprawdę wrogów wszędzie dookoła, w tym również w Unii Europejskiej. Nasi sąsiedzi umierają za to, żeby być częścią tej Europy. Umierają za to, żeby być w NATO. A tutaj gorszące sceny widzimy na poziomie Zjednoczonej Prawicy i takich osób właśnie Solidarnej Polski. Ja współczuję serdecznie i prezesowi Kaczyńskiego, którego nie darzy sympatią, i Morawieckiemu premierowi, że muszą z takimi durniami w tej chwili rządzić. Panie prezydencie, czy to nie za mocne słowa?
Nie, to są łagodne bardzo słowa, bo to jest tak naprawdę polska racja stanu. 105 miliardów złotych, które my mogliśmy mieć już rok temu. Każdy, kto prowadzi jakąś działalność gospodarczą, każdy, kto się stara o kredyt, wie, co to znaczy pieniądz w czasie. Dzisiaj przy tej inflacji to są już znacznie mniejsze środki. Przy tych wzrostach cen stali, przy tych wzrostach cen energii elektrycznej, to są zupełnie już inne środki. I my już straciliśmy bardzo dużo. To są pieniądze, które mają służyć naszemu krajowi w podniesieniu się po tym kryzysie spowodowanym pandemią i niepotrzebne kłótnie, szukanie właśnie przeciwników, jakieś idiotyczne teorie spiskowe, że ktoś nas pozbawia suwerenności. Ktoś, kto nie rozumie, ktoś jest ministrem, wiceministrem sprawiedliwości i nie rozumie podstawowego trójpodziału władzy. To są osoby, które absolutnie były nieukami, ale sobie nie wyobrażam w moich czasach, gdy studiowałem prawo, studenta, który nie rozumie takich podstawowych kwestii niezawisłości sędziowskiej. To są po prostu totalne durnie i naprawdę jestem zażenowany, tak, że dzisiaj ministrem sprawiedliwości jest nieuk, ktoś, kto na studiach mu bardzo źle szło, kto się nie dostał na aplikację, kto po prostu jest tym prawnikiem słabym, a jednocześnie otoczył się jeszcze chyba słabszymi. Panie prezydencie, używa pan bardzo mocnych słów, nieuki, durnie, no ale przeciw tej, czy też inaczej, obiekcje wobec tej ustawy, która została wynegocjowana z Brukselą, ma również prezydent Duda, do którego się zwracacie. On mówi, że ta ustawa wprowadza pewne ograniczenie jego kompetencji. Chodzi tak naprawdę o los tych 3000 powołanych przez niego sędziów. No, ja tutaj się nie dziwię, że prezydent Duda ma pewne wątpliwości, bo w kontekście różnych naruszeń konstytucji, no to ja bym nie chciał być w jego skórze. On uczestniczył tak naprawdę w demontowaniu bardzo istotnych elementów funkcjonowania państwa i musi się liczyć również z tym, że w przyszłości poniesie za to odpowiedzialność. Nie wiem, czy tylko polityczną, czy również A to jak to jest, panie prezydencie? Inną. Z jednej strony mówi pan, że prezydent może ponieść odpowiedzialność, a z drugiej strony zwracacie się do niego o interwencję. No, żeby nie brnął w tym kierunku. Tutaj my musimy patrzeć przez pryzmat polskiej racji stanu i każdy, kto potrafi liczyć, prawnicy może nie są w tym najlepsi, bo taki mój profesor mówił, że to są tacy studenci, którzy nie zdają matematyki, też powinien na to zwrócić uwagę. Wszyscy wiemy, jak nam są te pieniądze w tej chwili potrzebne. Potrzebne polskiej gospodarce, potrzebne mieszkańcom, potrzebne samorządom. I to nie jest czas na to, żeby się w tej chwili kierować jakimiś emocjami, jakimś urażonym ego. W tej chwili jest po prostu patrzenie albo przez pryzmat polskiej racji stanu, albo nie. I o to apelujemy również do prezydenta. To konkretne pytanie do pana Dudy, jako samorządowcy, którzy po prostu my musimy mieszkańcom mówić, dlaczego musimy ciąć inwestycje, dlaczego nie możemy szeregu inwestycji zrealizować, czy musimy ciąć nasze To konkretne wydatki. Pytanie. Panie prezydencie, jeśli te pieniądze nie trafią, to jakie inwestycje w pana Poznaniu nie zostaną zrealizowane? Albo są zagrożone? No my w tym momencie wskazaliśmy, że takie 1,5 miliarda, no to jest w ogóle abstrakcyjna kwota, która pozwoliłaby nam budować nowe linie tramwajowe, która pozwoliłaby nam nasze dziedzictwo zachować, takie na przykład jak palmiarnia. Moglibyśmy poprawić infrastrukturę sportową. Właściwie no nie ma obszarów, których nie moglibyśmy dzięki temu poprawić w zakresie komfortu życia mieszkańców. I tak jest w każdej gminie. Wszyscy wiemy, że Polska w wyniku tutaj socjalizmu ma wiele do nadrobienia do tego najbardziej nowoczesnego świata. I do tego niestety potrzebne są pieniądze. I te pieniądze mogłyby służyć modernizacji naszych miast, naszego kraju, wsparciu biznesu. I o to po prostu apelujemy. To jest coś, co powinno już dawno mieć miejsce. I właściwie to my w tej chwili apelujemy o to, żeby te osoby, które w tej chwili się pokłóciły, mam tu na myśli pana premiera, pana prezydenta, partię Zjednoczonej Prawicy, żeby się opamiętały, bo tak naprawdę robią to kosztem kraju, kosztem naszych miast, kosztem mieszkańców. Panie prezydencie, mamy prawie połowę stycznia. Czy może pan powiedzieć w tym momencie, że zima nie okazała się tak straszna, jak myśleliśmy, że jednak no i na szczęście, miasto że się przeżyło nie okazała. I poznaniacy przeżyli?
Nie, no na szczęście się okazało, jeszcze w ogóle mamy dobrego partnera, którym jest Veolia, która dostarcza ciepło systemowe do 60% budynków. Ja na cały czas przez od marca miałem tak naprawdę monitoring tych działań, które Veolia podejmowała, kupując węgiel za $280 za tonę. Dostawałem zdjęcia z Republiki Południowej Afryki. Widziałem w grudniu 160 tysięcy ton, które były zapasem, który po prostu został przygotowany na zimę i cały czas uzupełniany. Także w tym zakresie... Czy to znaczy, panie prezydencie, że rząd dowiózł węgiel do Poznania, czy nie? No ja na ten rząd nie liczyłem i na ten węgiel z rządu nie liczyłem. Bardziej miałem zaufanie do prywatnych firm, które mają kompetencje w tym zakresie. Liczne wypowiedzi polityków no jednak utwierdziły mnie przekonaniu, że oni nie mają pojęcia o węglu. Ja po prostu węglem paliłem. Wiem, ile potrzeba na to, żeby ogrzać taki 100-metrowy dom. Wiem, jak to wygląda i tutaj wiem, ile tego węgla potrzeba i również tak potrafię odróżnić węgiel dobrej jakości od takiego, który się nie pali. Natomiast osoby, które gdzieś tam sobie jeżdżą limuzynami i podejmują decyzje rządowe, ewidentnie tej wiedzy nie mają, bo w młodości pewnie z tym się nie musiały stykać. A jaką temperaturę pan otrzymuje w tej chwili w swoim pokoju, w swoim gabinecie w urzędzie? Ja cały czas utrzymuję taką samą na poziomie 16 stopni i w tej temperaturze mi jest dobrze. Również taką niską temperaturę utrzymuję w mieszkaniu. Do niej się przyzwyczaiłem. Jeden stopień mniej to jest 7% energii cieplnej mniej. W związku z tym, jeżeli z 21 obniżyłem do 16, to mam tak naprawdę jakieś 35% mniej na rachunku. A jestem poznaniakiem i te pieniądze sobie też cenię. Co więcej, zgodnie z opinią lekarzy, takie temperatury niższe, jeśli chodzi o sen, są lepsze. I w tym momencie ja się stosuję też do takiej wiedzy. Staram się na to środowisko też jakoś tam wpływać, właśnie też dając dobry przykład. Ktoś może powiedzieć, że ma pan worek treningowy zawieszony i w gabinecie, i w domu, więc pan może sobie pozwolić na taką temperaturę, bo w razie czegoś może pan poboksować i temperatura rośnie. No można też porobić pompki, można się podciągać na drążku. Rzeczywiście moje mieszkanie czy gabinet mają takie pewne elementy dotyczące wyposażenia sportowego, ale w zdrowym ciele zdrowy duch i taki ruch fizyczny jest dobry dla zdrowia, ale również do tego, żeby oczyścić umysł z jakichś takich pesymistycznych myśli, mieć dobre podejście do życia i do świata. Nawet jak się patrzy na takie właśnie wypowiedzi, jak ta tutaj, która miała miejsce przede mną, pana ministra Ozdoby, to chyba jedyny sposób, żeby sobie jakoś radzić z tymi emocjami. Bardzo dziękuję. Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, Ruch Tak dla Polski, był gościem wydarzeń. Dziękuję, panie prezydencie. To wszystko dziękuję dzisiaj u nas. Państwu. Bardzo państwu dziękuję i zapraszam jednocześnie na debatę dnia w imieniu Agnieszki Gozdery, a tam rozmowa na temat ustawy o Sądzie Najwyższym. Dziękuję państwu. Do zobaczenia. Chodziłam, wiedziałam, to syna się myć. Żyją bez ogrzewania i ciepłej wody. Było tutaj rano 12-13 stopni. Jak radzą sobie mieszkańcy wrocławskiej kamienicy? Zimno, każdy złapał jakiegoś wirusa. Ja jestem przeziębiony. Raport o godzinie 21 w Polsat News. Wycofaj zeznania na policji na mnie, jak chcesz normalności. Ile on od was wyssał? To jest blisko 100 tysięcy złotych. Mężczyzna wykorzystywał finansowo i straszył kobiety, posługując się ich intymnymi zdjęciami. Dlaczego tak długo był bezkarny? Spędziliśmy ciężkie godziny na różnych komisariatach policji. Tylko no dla nich jaka to jest szkodliwość? No po prostu przyszły sobie jakieś panie, poopowiadały swoje historie, jak to są zniszczone. Ja się boję! Państwo w państwie. W niedzielę o 19:30. Marzę o tym, by usłyszeć świat, bo cisza jest jak mrok, którego się boję. Nie słyszę ani jak szczeka pies, ani jak nadjeżdża auto. Dlatego potrzebne mi są aparaty słuchowe. Dzięki nim czułbym się bezpieczny. Wyślij SMS pod numer 7531 o treści pomoc. Jesteśmy dla dzieci, które mają marzenia. Usłyszałbym wtedy mamę, która codziennie mówi mi, że mnie kocha. Bye.
Już od dziecka ciekawość budzi tyle emocji. O, Kinder Niespodzianka! To ciekawość każe nam odkrywać. A co tam jest w środku? Wow! Ciekawość kryje się też w każdej Kinder Niespodziance. Emocje i zabawa oblane pyszną czekoladą Kinder. Kinder Niespodzianka. To takie słodkie być ciekawym. Czas na Kinder Karnawał i rodzinną zabawę. Do wygrania w loterii vouchery wyjazdowe, każde o wartości 15 tysięcy złotych. I 2000 piniat wypełnionych słodyczami Kinder z zestawem naklejek. Weź udział na www.kinderkarnawał.pl. Co na śniadanie, inspektorze? Porówki. To z Berlina. No, z Polska. Tarczyński naturalny. Tarczyński! Zniknęli. Rozwiąza zagadkę. Jadłaś porówki? Jesz nadanie tylko po turecku. Sorry. Wiem! Wszyscy są porówko serce. Jest! Ostatnia poróweczka. Trudno się łapie. Tarczyński naturalnie. Cześć, tu Tomek z Media Expert. Czy znacie już Chromebooki? Chromebook uruchamia się szybko, już po 6 sekundach. Ma ekran i klawiaturę jak każdy laptop, ale w obsłudze jest jak smartfon. Prosty i wygodny. A bezpieczeństwo? We wszystkich Chromebookach wbudowana jest ochrona antywirusowa. Chromebook jest szybki, łatwy w obsłudze i bezpieczny. Na przykład Chromebook Acer 315. Teraz za 1549 zł. Titanic. Statek legenda. Zbuduj spektakularny model z metalu i drewna z realistycznymi funkcjami. Pierwszy numer tylko 4,90 już w kioskach i na titanickolekcja.pl. Płatki Ciniminis to doskonale cynamonowy smak i niezwykła chrupkość. Ciniminis. Obłędnie cynamonowe kwadraciki. Odkryj cynamonowe płatki Ciniminis Churros. Super chrupkość i oryginalny kształt. Kto z Państwa stosuje Magnum?